Witam was ponownie, Storych Lavander, i gramy dalej w Dark Souls 2. Bearer of the curse, I will always be at your side until hope has fully withered. A, lubię ten tekst bardzo. Cześć, możemy z nim porozmawiać coś tam powie nowego? W sumie chyba nie. Jestem więcej niż pewien, bearer że nie. Of that tiny thing inside the ruin, an ancient. Tak. She, and without souls, for when the Tak czy inaczej, trochę, nie wiem, nie pamiętam co robiłem ostatnio, w sumie. Znaczy pamiętam, że byłem tutaj, zabiłem Velstada. A, mam pierścień króla, tak. Potrzebujemy go do... tutaj. Zgadza się. Mógłbym pójść od razu do zamku, bo tam też potrzebny jest pierścień króla. Jednak chcę wypróbować coś i tam jeszcze nie iść. Mam nadzieję, że uda się i wszystko będzie ok. Tak czy inaczej, to było. Tędy? Nie, to nie było tędy. Pamiętam, że tutaj strasznie mnie łoili. To będzie tędy, ta droga. I teraz czeka nas bardzo fajna lokacja. Plus bardzo smutna rzecz. Rzecz, no, wydarzenie. O! Nie byłem tu? Pamiętam, wcześniej bałem się tu podejść. Sygnet czerwonego łzokamienia to chroni nas przed krwawieniem. Jeśli dobrze pamiętam. Mogę nawet sprawdzić, czemu nie. W dniu roku... To będzie to. Nie. Rączka. Gdzie to jest? Starego... Nie, to będzie już... Co się dzieje? Gdzie to jesteś? Łzokamienia. Nigdy nie potrafię za pierwszym razem znaleźć. Jest to. Pierścień z rzadkim łzokamieniem reaguje, gdy właściciel jest w niebezpieczeństwie. Tymczasowo zwiększa siłę ataku fizycznego. Kajfa, bogini łez, opłakuje tych, którzy nie zasłużyli na śmierć, roniąc łzy czerwone niczym krew. Podobno kamień w tym pierścieniu to jedna z takich łez. Przepraszam, pomyliłem się, tak. To zwiększa naszą siłę, gdy nasze życie spadnie poniżej połowy. Naszą siłę, naszą moc. Hop. Mam łuk wyposażony? Nie. No dobra, na razie nam się to tak nie przyda. A, muszę założyć oczywiście pierścień. Tak. Jak on wyglądał? Chyba to. Nie. Ten? Nie. Co się dzieje? Jest. Nie, starego słońca. Teraz. A, wybucha, okej. Okay. To po lewej będzie ten. Nie, odnawianie. Co jest? Ze mną nie tak. Jest. Warownia Aldi. Tutaj nie bójcie się. Skarb. Dusza nieznanego żołnierza skamieniała smocza kość. Ta, niezła lokacja. Zatrudnione odrzucania. Te potworki nas nie atakują, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie zaatakujemy ich sami. Atakują nas, jak podejdziemy blisko. W takim razie. O, tego to drzewo się nie doładowało. Ej, i co? Okej. Czyli jednak po to ich chodzimy, to nas atakują. Zemsta. On chyba zamieniał w kamień, jeśli dobrze pamiętam. Nęcąca czaszka razy trzy. Tak, jest tam pewna osoba, którą miałem właśnie nadzieję spotkać. Ale najpierw... Aj, Darar dorwał mnie! Darar dorwał mnie! Kostur zachodzącego słońca, maska ciemności.
Maska ciemności, nie pamiętam jak wygląda, szczerze powiedziawszy. Okolity smoka. Ciemność, tak, to jest maska ciemności, tak, to jest właśnie. Tutaj można zrobić tą maskę kościotrupka, ale tutaj mamy wejście. Nie poddawaj się. Przed tobą smutek. Who are you? Oh. No, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land. But I pray for your safety. Please take these. Consider this thanks for keeping me sane. My name is Luca Teal. I beg of you, remember my name, for I may not myself. My name, I zniknęła. Stąd masz, to jest właśnie ten miecz, którym się długi czas posługiwałem. Wielki miecz z Mirry. Bardzo dobry miecz. Szczególnie w tym momencie, kiedy go zdobywamy tutaj. Bardzo smutna historia mojej chyba ulubionej postaci. No, jednej z... No, trudno powiedzieć, czy ulubionej, jeszcze lubię Vengarla. U którego nie byłem, głupio zrobiłem. Teraz się przeniesiemy jeszcze na chwilę do niego, ponieważ chciałbym z nim pomówić. Bardzo smutna sprawa, bardzo... Po prostu, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to po prostu stałem tutaj i się rozmyślałem, wow, czy można ją uratować jakoś i tak dalej, czy jest taka możliwość. Niestety nie ma takiej możliwości. Oczywiście nie będzie jej tutaj, dopóki nie będziemy właśnie ją przywoływać do walki, do pomocy. No niestety, ale tak to się kończy już, więc jej nie zobaczymy. Natomiast z prawej pan jakiś, ale ja chcę iść tylko do Vengarla. Vengrala? Vengrala. Nie, nikt za mną nie szedł. Back again? Well, this is a pleasant surprise. Ah, it was you who vanquished my body. It is my body, you see, and I can sense what happens to it. I do not mourn for it. Good riddance. If you wish for help, summon me. I'm rusty in battle, but will fight by your side. I cannot lie. Sometimes I was a hired hand, yes, and for his highness. But perhaps it's for the best. To już było. Chyba nic ciekawego nie możemy kupić. Zardzewiały miecz. To jest miecz, z którego korzystał właśnie. Te dwa miecze, zardzewiały bułat i zardzewiały miecz, to są te miecze chyba i tak samo tarcza, z których korzystało jego ciało chyba się pojawi. Nie, to przypominam, one się pojawią dopiero jak pokonamy jego ciało. Chyba nie bardzo mam co kupować, mogę to kupić dwa razy, nie wiem sobie po co, ale tak czy inaczej. Farewell. May we meet again. One day soon. Nawet na pewno. Tak, tylko szybko chciałem porozmawiać, bo na razie nie w jakiejś szybkiej... Szybko, nie, przepraszam, ale zobaczyłem coś obok. Nieważne. Nie w szybkiej mierze, nie w takim w krótkim czasie, ale potem. Nam bardzo pomoże. Tak czy inaczej, gdzie to jest? Jest tutaj. Bardzo fajna lokacja teraz się zaczyna, jednak bardzo trudna. Trzeba być ostrożnym. Jak dobrze wiecie, ja nie jestem. To dość ostrożny, jak zawsze. Ale postaram się tutaj nie zginąć. Rozjarzony klejnot życia, raz jeden. Tu już jest z boku coś będzie tutaj. Tak.
Zioło brzasku. I tutaj też? Czy oszustwo? Nieszczęście. A, bo, tak, no to człowiek by normalnie. A, zaraz, jeszcze teraz czeka nas walka. Astaliet, Aslatiel z Mirry. Ciężki koleś. Aslatiel z Mirry. Brat Lucatil. Z tego co się orientuję. On... my nie możemy rozwalić tego wozu. On może rozwalić. Tam są psy bodajże. Ale... wolę nawet nie sprawdzać. Zmieniłem piersi, nie? Zmieniłem. Niknąca dusza. Radzę przybiec tutaj szybko! Smoki, jak to się mówi, nie są nieśmiertelne, nigdy nie umierają, ale ten jeszcze się rzucił w ostatnim akcie rozpaczy, żeby nas zabić. Nie wyszło mu to za bardzo, dzięki Bogu. I tutaj, ważna rzecz, bardzo ważna, istotna rzecz. Na początku, gdy wszedłem, w ciemno po prostu, zobaczyłem to, myślę, że jestem mgła. Nie mam po co tam iść. Czy na razie, nie? Bo nie chcę przechodzić przez głowę, jakby tam przypadkiem był boss. I tutaj widzicie mnóstwo znaków. Zastanów się dobrze. Cofnij się. To są od twórców. To nie jest już, jak widzicie, to jest inny rodzaj tego ostrzeżenia. Nie możemy tego oceniać. Tutaj jest cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, aż na końcu jest... Nie waż się. A ja oczywiście głupio nie posłuchałem tej rady. Bo oczywiście już coś stało, po prostu serce stało mi w gardle, myślałem, o co chodzi. I potem się dowiedziałem, jak pociągnąłem te dźwignie. Podszedłem tutaj, wróciłem, chciałem przejść przez mgłę. To się okazało, mgła opadła. I porozmawiałem z tym panem. Please, just stay away. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Just leave me alone, please. Leave this place and leave me be. As I do not see any harm befall you. Please, just leave me alone. Please. Gdybym obniżył, uruchomił te dźwignie, czy pociągnął za te dźwignie, ta mgła, ta bariera by opadła, a on by nas cały czas nawiedzał. Gdybym umarł, gdybym zginął, gdybym był pustym, nie umarłym, podszedłbym z nim rozmawiać, to była jego zła strona, tam siedziała i byśmy mogli z nim porozmawiać. Chcę nawet pohandlować, ale ja wolę tego na razie nie pokazywać, nie chcę umierać. To logiczne. Tam jest przejście, a nie, bo tam jest przejście do dalszej części gry, tak, to będzie wielki pan, tak, a na razie się jeszcze pójść tam. Od razu sobie już uruchomię, znaczy ustawię sobie już łuk dla tego pana na górze. Tak będę już serdeczny. A tu widzimy lustra. Podobno do tych luster. Mogę łukiem, ale bez... Nadzieja? Wielka magiczna bariera. Nie tam. Co chciałem mówić? Zapomniałem. A, właśnie fajny ten myk jest na dole z tym kolesiem. Naprawdę niesamowicie dobrze wymyślony. Tu będę wychodzić z luster. Thank you.
Okej, okay. Mamy jednego. Nie radzę przebiegać za szybko. Te lustra strasznie przypominają... Właśnie. Strasznie przypominają tarcze lustrzanego żołnierza. Rycerza! Okej, okay. Tych najbardziej nie lubię, bo są uzbrojeni w wielkie miecze. Jeszcze jeden. Rytualna obrączka północy plus 2, skamieniała smocza kość. Dlatego warto tu przyjść, właśnie na tej smoczej kości. Chociaż nie wiem, czy pierścień też nie jest jakiś dość porządny. Nie, to królewskiego żołnierza. Popiołów nie. Północy. Jeden z tajemniczych skarbów odnowionych w Aldi. Zwiększa liczbę użycia zaklęć kosztem punktów życia. Tam taki średni. Każdy jesteście magiem, to czemu nie? Dla mnie to jest zupełnie niepotrzebne. Nie chcę się używać tej gałęzi na tego hipcia. Pójdziemy schodami tędy. Teraz zmienimy sobie na łuk. Nie! Wow! Fajny motyw z tym smokiem, bardzo ciekawy. O! Przestraszyłem się go. O, mogę wycelować nawet. Radzę użyć przy nim łuku. Nie warto do niego podchodzić. Jakoś nigdy nie odczułem, nie wiem, może mi się wydaje, ale jakoś nigdy nie odczułem takiej potrzeby używania łuku tak, w jedynce, w Dark Souls 1, tak jak w dwójce. W trójce też w ogóle. Okej, mamy go. Zaraz, pomyliłem się. Szkarłatna woda. Kaptur smoczego mędrca. Co jest tam na dole? A, tak, tu jest ten pan. Tak, to jest wejście, tylko... Dziwne. No, tak czy inaczej, idziemy dalej. Nie chcę się zużywać gałęzi, chociaż mógłbym, bo już nie będzie mi potrzebna. A tu będzie ciężko. Bardzo ciężko. Nie użyję tego. Tego będę używał prawdopodobnie. Zamknął się za nami drzwi. A nie, zaraz, coś mi się pomyliło. Tak, ale to jest ta sala, czemu jest tak ciemno? Włóżmy, tak. Teraz się zrobi jasno. Przydatna rzecz. Uwaga, to obrazy, tutaj za nim się chowają panowie. Okej, mamy go. Są bardzo silni, więc trzeba uważać. Buty akolity smoka, to są akolici, tak. Tam na górze nie wiem, czy jest koleś. Nie mam pojęcia w sumie. Tu powinny być drzwi. Co jest nie tak? Coś jest nie tak. Hm.
Byłoby po mnie, gdybym mnie złapał. No jak? Wow! To było głupie z mojej strony. Znaczy, myślałem, że wypadnie z rytmu, jak go uderzę. Dlaczego mam butelki Estusa? Dobra, lamy go z głowy. O, mogłem wziąć przedmiot bez rozwalenia stołu. Grzybek Elżbiety. Wow, tak, tu są drzwi. Będziemy musieli tam zejść, koniecznie. Że zejść jak zejść, właśnie już uprzedzam fakt, że będziemy musieli zejść. Tak sprawdzę, czy czegoś tu nie ma. Przede wszystkim... A, tu jest, tak, tu jest. Dziękuję panu, ten duch mi pokazał. Kamień, klucz Farosa. Tak czy inaczej, łuk. Pamiętacie tych panów z Rynsztoku? A, nie możemy! Dobra, a więc będę musiał użyć... Okej. Jak najwięcej życia i zgiń. Okej. Idiotyzm, czemu mi zszedł celownik na... Ja nie rozumiem tego. Nie łapię tego. I teraz bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Zdejmujemy cały ekwipunek. Dusza bohatera, urna korozji. Klucz Aldi. Gejzer dusz, z kamienia smocza kość. Świetnie, tu mamy strasznie dużo z tych. A, odbiłem się od kolca. Nie wierzę. Okej. Zawsze mam problemy z tym. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A swoją drogą przydam wam rysztunek kilka tyli. Maska przymocowana do ceremonialnego kapelusza należała do Luka Thiel z Miry. Zazwyczaj kapelusze i maski to oddzielne elementy. Te dwa zostały jednak ze sobą połączone. Okej. Nie pamiętam, który to był Luka Thiel. O. Kamizelka noszona przez podróżujących rycerzy należała do Luka Thiel z Miry. Tylko ci, którzy wyróżniali się na polu bitwy, byli przyjmowani do elitarnego grona oficjalnego zakonu rycerskiego z Miry. Często mówi się o chłopskich marzeniach o pasowaniu na rycerza jako ucieczce od trudów codzienności. Kto by jednak pomyślał, że to naprawdę możliwe? Możemy się ubrał przy okazji. Nie, tutaj biorę rękawice. Strangleik.
Dobrze? Czy dobrze wziąłem? Nawet nie wiem. Gdzie to jest? Ale nigdy nie potrafię rozróżnić. Nice. Nie, nie tam, nie to miałem chyba. Jako w rękawice. No tak, rozstrzelonego rycerza. Trochę to zajmie. Tarcza. No i na razie wszystko. Zresztą jeszcze łuk mogę sobie ustawić. Nic mi nie zaszkodzi. Chyba, że się struje jedzenie. Nie, głupie. Głupi żart. Nic mi nie zaszkodzi. Najczęściej tego pana też chciałbym zabić. Oj, przepraszam, przepraszam. Widzę, że nie rozwija się ta klatka. No akurat teraz. Ostatni strzał. Ale też można go ominąć idąc tędy. Klucz Aldi. Ej. Jakim kurwa cudem? Nie chcę zużywać dużo butelek, bo będzie walka z bossem. Nie trudnym, ale jednak. Wolę mieć dużo dumnego rycerza. Tam jest wielki żuk. Żuk, no kleszcz. Jak kleszcz wygląda. Boing. I po nim. Łuk jest taką świetną bronią w tej grze, naprawdę. Tylko, ale tylko przeciwko NPC-tom. Niż podczas walki w PvP. Absolutnie jest nieprzydatny. Duża nieznanego żołnierza. Myślałem, że to będzie przejście jakieś. Dobra, dziwne. No, i tym sposobem można ominąć. Przepraszam, zaskoczyłem pana. Ops, nie, muszę uderzać innym atakiem. Albo pff. Mój brzuch. Dostał w ogon i zginął. Tak, to był słaby punkt. Jednak nie należy się cieszyć, bo... Tutaj czeka nas taka sama niespodzianka. Plus... Przed tobą śmierć, więc spróbuj krok w tył. No to zostawiłem z tyłu. Albo to jest ta broń tych typów. Rozwalić ten stół przede wszystkim by się przydało. Jest, udało się, uff! Wow, komu odebrałem? A ty czego?
Okej, mam go! What the fuck?! Wow, nie rozumiem czemu tak słabo odebrało mu to uderzenie życie. Tak, odebrał mu kogo co życie, tak. Okej, okej, dobrze, już. O, co tu jest? Co to jest skrzynia? Tu nigdy nie byłem. Wow. Wow, myślałem, wow, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że się jeszcze zaskoczę. O! Co tu jest? Też tego tu nie widziałem. A, to jest spadek. Okej, okay, to jest spadek. To jest spadek tam na dół. Co to jest? To jest skamienie jakieś. Co to jest? Widzicie to? To jakiś mutant, jakieś badania musieli robić. Znaczy, co widać było w laboratorium, tak? Przed tobą śmiałość? To było czy śmierć? Nie doczytałem. Tak czy inaczej, tutaj mamy walkę z bossem i niestety znowu będę musiał pokonać pewnie sam. Kadzidło prostaka i ziołobrzasku. O, co trzeba schować tarczę, mój drogi? A to jest piękny widok, to jest przepiękny widok. Ale wiecie co, poczekam, nie, poczekam, chwilę zobaczę, jeśli nie będzie możliwości, to zaraz wrócę i pokonamy bossa. Zostałem zaatakowany. Alone Captain. Mi się wydaje, że to jest po prostu nick jakiegoś kolesia. Nie chcę używać tych większych kamieni, nie wiem czemu. Tak czy inaczej, zmieniłem miecz swoją drogą jeszcze, bo będziemy walczyć z osobą, która jest odporna mocno na ogniste ataki. Ja wracam na chwilę do poczekania. Ach, dobra, wiecie co? Wchodzimy tam sami. Trudno. A oto i boss. Oj. Podobno jak się blisko trzyma jego nóg, on się będzie cały czas obracał. Pad mi się odłączył, rozumiecie to? Na chwilę.
Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk. Tak, jesteśmy jako już nieumarły, tylko pusty. Możemy z nim rozmawiać z jego drugą stroną. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept, he sealed the both of us away. No, I don't have anything against humans. But how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? Yes, yes, of course. Forget that I asked. That's what good people do. Am I right? Your feeble mind can't begin to comprehend me. Not that you ever tried. No, I don't have anything against you. I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? I znowu walka z tym samym kolesiem. Nie wierzę. Czy mogę czegoś użyć, żeby zaatakowali go? Aha, nie mogę tego użyć teraz. Chyba te palce tak działają, mi się wydaje. A nie, zaraz, nie mogę. Zaraz, to niemożliwe. To nie mógł być, nie może być gracz. Już nie jestem żywy. Jakim cudem jestem zaatakowany? Aj, zginę teraz. I zatrucie jeszcze.
bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Do not resist. The dragon welcomes you.